Dzień dobry moi drodzy, witam was w tygodniku Ratowanie Świata Post. W dzisiejszym materiale zmiany kampanii Ratowanie Świata, zmiany overlaya, powrót pakietów i trochę więcej. Zapraszam! Także po pierwsze, nie będzie darmowego ratowania w 2018. Możemy się z tym pożegnać. Epic Games zrąbało sprawę, nie wyrobili się, potrzepali hajs na Battle Royale, ale ratowanko darmowe nie będzie. Coraz więcej przygotowań, coraz więcej rzeczy, choć możliwe, że w 2019 możemy się go już spodziewać. Ale czy do tej pory ratowanie świata będzie jeszcze żywe? Zobaczymy. Szykują się również zmiany w interfejsie. Epic Games przeprogramowuje ratowanie tak, żeby było bardziej dostępne użytkownikowi. Pewnie każdy z was miał to przemyślenie, jak tylko zaczynał. O co chodzi? Co jest? Gdzie wszystko się znajduje? Także Epic Games pracuje nad tym, by to ulepszyć i będziemy mieli serię zmian w panelu Ratowanie Świata. A więcej o tym już w nadchodzących tygodniach. Czekajcie na najbliższe numery Ratowanie Świata Post. Tam wszystkie informacje będą na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo czeka nas nowy system bohaterów. Oczywiście, tak jak w przypadku broni, nie będą nasi starzy bohaterowie automatycznie przenoszeni do nowego systemu, tylko my będziemy o tym decydować, ale prawdopodobnie będzie nam się to opłacać. Co wiemy na teraz? Że zamiast dwóch slotów wsparcia, będzie ich aż pięć. Będziemy mieli pięć premii modyfikujących to, jak nasza główna postać działa, tą, którą akurat jesteśmy w misji. Jesteście podekscytowani, bo ja tak, ale to jeszcze trochę musimy poczekać na tą zmianę. Oraz event Halloweenowy Koszmarów Czar już nadchodzi. Każdy, kto zaloguje się w trakcie tego eventu, otrzyma dwie zupełnie nowe postaci, czyli będzie to Mózgowiec Jonesy i Czaszkowniczka Ramirez, zupełnie z Afryko przy logowaniu. Hype! Mam nadzieję, że będą to porządne postaci, a nie jakieś koślawe reskiny. No i już niedługo finalna, ostateczna wiadomość, na którą każdy pewnie czeka, ale zanim do tego przejdziemy, ja, wasz redaktor naczelny, chciałbym bardzo podziękować wszystkim obecnym wspierającym. Jest nas 1000, naprawdę mega liczba, także 1000 ludzi. Jestem bardzo, bardzo wam wszystkim wdzięczny, serce. Oraz jeśli ktoś waha się jeszcze kogo wesprzeć, naprawdę będę również bardzo, bardzo wdzięczny, gdy wpiszesz w programie Wesprzyj Twórcę Pimento Zero. By to zrobić, wchodzisz w łup ratowanie, w piniaty, potem wesprzyj twórcę, wpisujesz tak Pimento Zero i gotowe. A teraz przejdźmy do dalszej części Ratowanie Świata Post. No i najważniejsze pewnie dla większości, a mianowicie Nocturno. Czy się pojawi? Otóż nie wiem. Na pewno będą pakiety standardowe, super deluxe i limitowane, czyli te wszystkie jakby bazowe, z oczywiście 50% zniżką już od przyszłego tygodnia, także jeśli ktoś ostrzył sobie ząbki na Werber Fundatora, Masamune Fundatora, Szybki Strzał Fundatora czy Dekonstruktor Fundatora, to jest moment na to, by zbierać hajsik, gdyż będzie on dostępny do kupna. Jednak pytanie, czy wróci pakiet Ultimate, który zawiera wszystko to i dodatkowo Nocturno? Bardzo prawdopodobne, no ja jestem pewien, dlatego mówię wam, że wróci, natomiast głowy za to nie dam. Ale jeśli już wróci, nie będzie on w przecenie, także przygotujcie 1000 zł około, jeśli chcecie dostać ten reskin w swoje ręce. Osobiście mocno zastanowiłbym się nad tym wydatkiem, ale to już zależy od waszego portfela. Ten numer Ratowanie Świata Post jest już zakończony. Śledźcie mój kanał na bieżąco, kliknijcie w subskrypcję, by otrzymywać nowe numery Ratowanie Świata Post. Oraz zostawcie pod tym lajka, tak żeby te wiadomości dotarły do jak największej liczby osób. Do zobaczyska, redaktor naczelny Pimento żegna się z wami. Cześć, cześć!